Dni Pruszcza to doskonała okazja, żeby zaprezentować szerszemu gronu mocne strony całego powiatu gdańskiego. Stoiska można było zobaczyć tuż przy głównym wejściu na stadion Centrum Kultury i Sportu. Na naszym powiatowym stoisku prezentują się nasze powiatowe szkoły, placówki oświatowe. Mamy tutaj stoisko Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących. Są również uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych z Rusocina. Na naszym stanowisku znajdują się dzisiaj ulotki promując powiat gdański oraz ulotki promujące naszą szkołę. Mamy również specjały z naszej szkoły, chlebki ze smalcem oraz babeczki. Stoisko było licznie odwiedzane przez uczestników Dni Pruszcza. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zdjęć restaurowanego właśnie zabytkowego Ursusa C45 oraz makieta silnika benzynowego, czyli pracy dyplomowej uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie. Ciekawą wystawę zaprezentował też Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących. Między innymi pokaz małej zielonej architektury czy wizażu. Polecamy również zobaczyć Ursus C45 w Rusocinie wyjeżdża na remont oraz licea w Pruszczu Gdańskim mają się dobrze. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.